Jestem Karincia i witam Was w 186 odcinku wyzwania Legacy Challenge. Niestety, ja już może odpauzuję, ale ten odcinek dzisiaj nie będzie szczęśliwy. Niestety Leon w każdej chwili tak naprawdę teraz już może zginąć tak naprawdę. Ostatnio nam w poprzednim odcinku tuż przed 7 rano pojawiło się powiadomienie o tym, że jest to ostatni dzień Leona. Więc tak naprawdę teraz w każdej chwili może zginąć za 5 simowych minut, może to być za godzinę, tego nikt nie wie. Dobra, mały, jedz sobie. Postawiłam przed Tobą ten makaron z serem, żebyś sobie go zjadł, a więc sobie ładnie jedz, Szymonek. Mamusia Cię tutaj przypilnuje, żebyś mi tutaj nie narozrabiał. On też dzisiaj będzie miał urodziny, więc to też nas dzisiaj czeka. No raczej nie zrobię tych urodzin przed, niestety, śmiercią Leona. Niestety tak się nie uda. O, mówiłam tuż przed 7, no jak w zegarku po prostu. No tak, nasz Paweł miał, co? Miał zasłać stół, miał nakryć do stołu i co? I nakrył ten stół, a rozmawiał z mamą przy tym stole i stwierdził, że nakryje ten stół. No dobrze, jak nakryłeś ten stół, to nakryłeś. Gdzie ty w ogóle poszedłeś? A ty idziesz sobie się pobawić lalkami, wiesz co? Jak coś, to idź tutaj buduj, chociaż nie, i tak nie ma sensu. Zauważysz za chwilę, że dziadek umiera. Tak, dziadek umiera. Położył się na ziemi. Żegna się ze... O, jaka fajna animacja, tak poklepał podłogę. Fajnie, fajnie, ale idzie... Emeryturę zdążył dostać. Przynajmniej tyle, powiedziałabym. Przynajmniej tyle. A ty nie zauważysz tego, że twój ojciec umarł, Magda? To troszeczkę takie niefajne, bo tu widzę, syn drugi za chwilę też będzie pędził, żeby zobaczyć, co się stało, tak? A ty w ogóle nic? Kompletnie nada? Nie no, zauważyłaś to, co nie? Dobra, przestań rozmawiać. Może uda się wycyganić. Weź wycygań jeszcze jeden dzień. Hej, chodź tutaj. Bądź świadkiem. Wszyscy mają być świadkiem śmierci, co nie? Mały... dobra. Ojciec cię wyciągnie. Chodź, ojciec. Chodź tutaj. Wyjmij małego, bo on też chce zobaczyć, co się dzieje. A mamusia spróbuje porozmawiać z mrocznym kosierzem. Wy się chyba trochę znacie, nie? A, myślałam, że się trochę znacie. No proszę. No... Nie. Nie udało się. Ja miałam nadzieję, że się uda. Nie, kompletnie nieodwołalnie odszedł, tak? Dobra, co się gra zacina? Co się gra zacinasz? Nie zacinaj mi się teraz, gro, proszę. Gro, no właśnie, proszę mi się tu nie zacinać. Wyjmujesz małego stamtąd, czy nie? Wyjąłeś i odeszli wszyscy. Stąd płaczesz? Mały też płakał, czy nie? Nie wiem. Psy szczekają. Wiecie co? Psy szczekają i ja muszę coś z tym zrobić. Zamknęłam okno i już nie powinno być słychać psów sąsiada. O, są psy sąsiada. Że w międzyczasie nam tutaj już się odblokował tryb budowania, to możemy sobie przenieść tę urnę tutaj. Oczywiście tam, gdzie wszystkie inne urny. I od razu też dodamy to, co wszystkim, żeby już, powiedzmy, zadbany był grób Leona. No dobrze, widzę, że świeczki się świecą, ale wiecie co? Niech się palą te świeczuszki. Aha, wszyscy teraz do pracy muszą iść albo do szkoły. Chłopcy muszą iść do szkoły albo do pracy. No dobra, to może... Chociaż dobra, Magda sama tu podejdzie i podejdzie też sam tutaj nasz Dallas, bo chłopcy muszą iść do szkoły, a ty nie jesteś, widzę. Smutna z powodu tego, że twój ojciec nie żyje. No to nawet dziwne. Dobra, mały, dokończ sobie jedzenie tego. Dokończysz, Szymonku, jedzenie? Byłoby fajnie, jakbyś dokończył jedzenie. Tak? Dokończysz? Dobra. Jak skończysz jeść, to tobie wyprawimy urodzinki. Ja wiem, jesteś znudzona, ale uwolnij ducha w zaświaty. Tak, jestem pewna, Nie chcę, by nam tutaj duchy latały. Przez chwilę. I co? Wiecie co? Może te świeczuszki, one powinny być włączone cały czas, a więc włącz. To światło to niestety nie jest jako pokój, a więc każdą z nich będę musiała włączać po kolei. Niestety, ale nie podoba mi się to, że są na automatycznym przełączeniu. One tu powinny być cały czas włączone, przecież na cmentarzu świeczki się palą cały czas. Czy to jest dzień, czy to jest noc. Znicze, bo tu są troszeczkę jak znicze, one się powinny palić cały dzień. Nie tylko w nocy, oczywiście w nocy najładniej wyglądają, ale to ma być to, że pamiętamy o tych zmarłych. Oczywiście, że tak, pozostałe te w rogach mogą się świecić tylko w nocy, ale te mają się absolutnie świecić cały czas. Może jak ostatnio robiłam coś, to niestety przez przypadek zrobiłam na automatyczne przełączenie wszystkie światła, a nie powinno tak być, bo te mają się świecić cały czas. Uwolniłaś ducha ze świata, jesteś przez to teraz trochę smutna. No niestety, jak się to mówi, coś kosztem czegoś. Ja w ogóle zobaczę, czy my mamy tutaj tort. Mamy. Dobra, to mogę go wyjąć, niech już będzie gotowy. I możesz tutaj, Magda, przyjść i tak samo może tutaj przyjść Dallas, bo za chwilę trzeba będzie to zrobić. O, tutaj sobie jesz. No dobrze, to sobie zjedz. Ja już Cię nie będę kąpać, bo i tak za 2 godzinki masz urodziny, więc nie ma co Cię kąpać. O, i nawet już zjadłeś, odłóż talerz i może zmień strój na normalny. O, właśnie, nie odłożysz talerza? Już tak trzymał, a w ogóle tego nie powinieneś trzymać. To jest książka chyba do wychowania, też tutaj gdzieś leży. O, odłożyłaś jednak, dobra. Nie, moje Simo kochane, nigdzie nie idziemy. Ty nie idziesz rozmawiać z mrocznym kosiarzem. Nie. Ty za to pomożesz zdmuchnąć świeczki Szymonowi. O właśnie, ty nie idziesz nikogo opłakiwać. Podchodzisz tutaj, bo Szymon za chwilę będzie miał urodzinki, a więc chociaż niech 2 osób w domu będzie przy tych urodzinach. No niestety nie da się, żeby większa rodzina była, no bo chłopcy są w szkole. Chciałam też Wam powiedzieć, że dzieci Oliwiera są już też małymi dziećmi. Nie wiem, czy w tym odcinku pójdziemy ich zobaczyć, czy nie, ale jeśli byście chcieli zobaczyć, jak wyglądają, to w opisie jest link do drzewa rodzinnego, do drzewa genealogicznego całej rodziny w zewnętrznej aplikacji i tam już dołożyłam zdjęcia bliźniąt, ale teraz i dołożę też zdjęcia, jak wygląda Szymona, więc też będziecie mogli sobie zobaczyć, bo po odcinku zmienię też wygląd Szymonowi. Na pewno wybiorę mu jakąś fajną fryzurkę i na pewno jakieś ciuchy będę musiała mu pozmieniać, bo tak nie będzie mogło zostać. Dobra, ja przed odcinkiem też wylosowałam aspirację i cechę dla Szymona i będzie on miał oczywiście aspirację artystyczną. Nie, no to było 1 do 4. Ale jest też ponury, a więc jest ponurym, jest ponury i ma aspirację artystyczną, a więc tak nam generator wylosował. Dobra, dzisiaj nie musisz iść do szkoły, co nie? Tak zwykle jest, pierwszego dnia nie trzeba iść. Właśnie lekcje dopiero za 24 godziny masz. Mamusia sobie już chce gdzieś iść, ale nie wiem, czy jej damy. Jesteś głodna czy coś? Chciałabyś się wypłakać. Wiesz co, nie. Zamiast się wypłakać, to chodź tutaj na dół. Co tutaj mamy za talerze? Może je tu przyniesiemy. I może właśnie nam byś troszeczkę pograła w szachy i ukończyła swoją aspirację. Bo masz już, z tego co pamiętam, 89%, a więc już całkiem niedużo. O, ktoś tutaj do nas dzwoni. Bitwa na jedzenie. Oczywiście dzwonią do Dallasa zamiast do Magdy. Och, powinniście do Magdy dzwonić, dlatego lubię, jak Dallas chodzi do pracy. Dzisiaj akurat ma dzień wolny. No i oczywiście, że dyrektor zadzwoni do Dallasa. No, po co domu musi dzwonić, co nie? Paweł rozpętał w szkolnej stołówce bitwę na jedzenie, do której dołączyła większość uczniów. Wciąż sprzątamy resztki. To się nazywa urodzony przywódca. Paweł powinien pomóc w sprzątaniu. O, jeśli psy się znowu rozszczekały. Sąsiada. No cóż. Urodzony przywódca, czy niech pomoże w sprzątaniu? Jak pomoże w sprzątaniu, to mu to maniery powinno. Niech pomoże w sprzątaniu, więc wzrosła odpowiedzialność i kontrolowanie emocji spadło, no dobrze. Fajnie byłoby, jakby to Magda, bo ona chyba ma podpowiedzi już. była, ale no... Nic nie jest idealne. O, jeszcze jakaś... jakieś coś dodatkowe dla Pawła. Paweł siedzi w swojej klasie, ze swoją klasą w auli. W pewnym momencie nauczyciel muzyki prosi o ochotnika. Nauczyciel patrzy prosto na niego, ale Paweł widzi, że siedzący obok uczeń aż pali się, by wyjść na scenę. Czy Paweł powinien wykorzystać tę okazję, czy wysłać tamtego ucznia? O, może skorzystać z okazji. O, pogorszenie oceny. Paweł wychodzi naprzód, a nauczyciel wręcza mu cymbałki, łapu, trach. Paweł robi taki hałas, że nawet nie zauważa, gdy nauczyciel woła, by przestał, dopóki cymbałek nie wyrywa mu dyrektor. Ups. Ups. No to było takie małe ups. No cóż, zdarza się. Takie rzeczy też się zdarzają. Nie ma co. Dobra, Szymon, co ty masz robić? To mógłbyś zacząć od malowania obrazków w stanie zainspirowania, coś, co twojemu bratu wychodzi fatalnie. Aha, to jest nawet obrazek Roberta. No dobrze, ale już nie będziemy dawać Robertowi tego obrazka, skoro go nie wziął. Sam możesz teraz iść i sobie pomalować obrazki. Jesz coś, Dallas? Widziałam, że sobie coś bierzesz. Mam nadzieję, że nie usiądziesz gdzieś daleko. Gdzie idziesz? Oczywiście rachunki przyszły. Nie idź na dół, usiądź tutaj. Nie idź na dół, bo mi się później walają na dole talerze, no. Jak masz jeść, to na górze, proszę. Dallas. Oczywiście odłożysz to, bo tobie powiedziałam, żebyś coś zrobił, coś innego. Och, simy. Nie możecie usiąść w najbliższym miejscu, tylko musicie iść do innych simów, by tam jeść. Dobra, Magda, kończ tę swoją umiejętność i weźmiemy tobie nową aspirację. Na temat zasad do bycia rodzicem jeszcze się twórca tego wyzwania nie wypowiedział, ale chyba nie będzie... No, Dallas! Chyba mówiłam, żebyś siedział na górze. Jak on mnie denerwuje, no Dallas, idź na górę zjeść. Gdzieś latał po tych schodach 1000 razy chyba, no. Więc raczej będzie możliwa ta aspiracja, jakoś chyba pewnie nie będzie zabroniona ani nic. Więc Magda sobie za chwilę weźmie nową aspirację. Natalia, czy chcesz przyjść na chwilę do jej domu? Nie, Natalia nie chce przychodzić do ciebie do domu, ja mam dużo roboty tutaj w domu, a więc niestety nie. Może kiedy indziej, kochana, siostra cię odwiedzi i jest. Mamy nową aspirację, zaraz oczywiście sobie wybierzemy nową, ale Magda może już przestać grać w szachy i sobie tutaj przyjść i coś zjeść. A więc otwórz i zjedz sobie, może być zapiekanka z tuńczykiem. Ja może wezmę na bok te brudne talerze. Powinna do nas przyjść już za chwilę nasza gosposia, czy co nie? Nie ma, jeszcze nie przyszła. W wolnym czasie Robert narysował niestosowny obrazek, który następnie pokazał reszcie klasy. Wywołało to ogólną wesołość i zakłóciło dalszą część dnia w szkole. Zachęcamy do kreatywności, ukaż go i zabierz mu rysunek. Nie no, zachęcamy do kreatywności. Maniery spadły troszeczkę, ale wzrosło kontrolowanie emocji. No dobrze. Więc Magda, idź sobie pojeść, a nie mam tutaj naszą pokojówkę, ale co ja chciałam zrobić? Ja chciałam jedną ważną rzecz zrobić, teraz mi się przypomniało. Po pierwsze, my nie mamy cechy, która obniża nam rachunki, bo ją miał przecież Leosia. Nie wiem, czy teraz nie mamy przez to większych rachunków. Ja wiem, że mamy dużo pieniążków i nas stać na to wszystko, dlatego nie wezmę darmowych usług, żeby dać zarobić tym ludziom, którzy na nas pracują. Już nie będziemy tacy skąpi, ale no niższy czynsz, no to trzeba wziąć, to nie ma co. Nie będziemy płacić tak kolosalnych pieniędzy za ten dom. Oczywiście, że trzeba sobie troszeczkę pomóc. No dobrze, ale już wybieramy dla Magdy nową aspirację. Powinna być gdzieś tutaj. O właśnie, rodzinna. Coś się gra troszeczkę zacina. Nie wiem dlaczego. Może. No, jest super rodzic. Dobrze, a więc bierzemy. Jest. I już jesteśmy na którym etapie? Na drugim. I teraz musimy skarcić swoje małe dziecko, lub nastolatka 5 razy. Chwalenie, z tego co pamiętam, też pomaga, a więc za chwilę zobaczymy, czy rzeczywiście nadal chwalenie działa. Ty malujesz obrazki, tak? To był pierwszy obrazek. I jak to nie jesteś zainspirowany w tym pokoju? Siedzisz w pokoju i powinieneś być tutaj zainspirowany Szymon. Przecież tu są rzeczy inspirujące. Masz być zainspirowany. Inspiruj się, kurczę. A jak nie, to obejrzyj pracę zainspirowaną. No, Szymon, nie rób mi tego. Nie masz być zabawny, rozbawiony. Tylko właśnie taki. Zainspirowany, jesteś w pokoju inspirującym. Dopiero teraz do ciebie to dotarło? Oj, Szymon, Szymon. Jeden obrazek zmarnowałeś, no. No cóż, dobra, Magda, sobie możesz chwilę porozmawiać z mężusiem, póki twój syn maluje obrazki właśnie i stara się uzupełnić swoją aspirację. I póki nie masz żadnych dzieci do karcenia albo nagradzania, chociaż Szymon to będzie nasz mały rozrabiaka, jak powtarzałam. Nie wiem właśnie jeszcze jakie będą zmiany w zasadach. Oczywiście powiedzieli twórcy tego wyzwania, że będą one opcjonalne, więc jak ktoś chce, to może ich przestrzegać, ale jak nie chce, to nie musi. I jak na przykład nie posiada tego pakietu, to też nie musi tych oczywiście zasad przestrzegać, no bo nie ma pakietu. No ale zobaczymy, co tam wymyślą. Dobra. Dallas, co mógłbyś zrobić? Aha, ja tobie dałam, żebyś wszystko pozrywał. To ja to później po odcinku sobie wszystko posprzedaję. Ale co ty byś mógł porobić? A ja wiem. Tu była... A, nasza pani ją sprzątnęła, tę książeczkę, ale tu była gdzieś książeczka dotycząca wychowania. Właśnie masz przeczytać to rodzicielstwo i je czytać i się nauczyć tego rodzicielstwa. Dobra, to możemy, wydaje mi się, przenieść tutaj na górę. Gdzieś. Bo na razie nie mamy dzieci i nie będzie nam to tutaj potrzebne. I zmieściłoby się gdzieś tutaj na jakiś stoliczek coś, nie? Dobra, to może niech leży tutaj sobie. Magda, jak tam jesz sobie, co nie? Za chwilę też pójdziesz do toalety. Jak skończysz, ale to jak skończysz jedzeniem. I jak tam mały Szymon maluje obrazek, tak? Bardzo dobrze. Ty się nie rozpraszasz jak twój brat, no po prostu ja nie wiem. Twój brat to się tak rozprasza podczas malowania tych obrazków, że po prostu aż szału można dostać. O, istnego szału. Dobra, Magda, kończysz to jedzenie czy nie? Czas leci, płynie. Kończyłaś jedzenie czy nie? Magda, kończysz to jedzenie? Nie sprzątaj już, bo mi się zaraz posikasz, co nie? Odłóż ten talerz grzecznie i chodź do toalety. No, zapraszam. No i bardzo dobrze. Mogłabyś w sumie jeszcze chwileczkę troszeczkę pobiegać, bo już dawno nie biegałaś, co nie? Troszeczkę poćwiczyć. Nie wiem jak z twoją tutaj figurą, ale ostatnio było dosyć... Namalowałeś ten obrazek? Tak, namalował. No to jak namalowałeś obrazek, no to pozwalam tobie, byś poszedł spać, bo jesteś zmęczony, tylko ja tobie powiem, do jakiego łóżka masz iść spać, bo ty nie wiesz, które jest twoje łóżko. To nie jest twoje łóżko. To jest twoje łóżko i tutaj masz iść spać. Ok? Do twojego łóżka zapraszam. Magda idzie biegać, a Dallas co? A Dallas idzie się wypłakać. No dobrze, Dallas, wiesz co, nie płacz. Idź mi nakarm krowokwiata, bo znowu jest głodny. O 6 go karmiłam, on znowu jest głodny, no, za krowokwiat. Dobra, a pani co? Będzie tu tak stała, czy co? Z książką gdzieś pani stoi. A, bo oczywiście znowu... Ach, Dallas, ty cały czas przerywasz czytanie książek, no nie wiem. Czy to tak mają tylko szaleni simowie? Ja im coś każę robić, a oni cały czas to przerywają. To jest tylko szalonych simów sprawa, czy ogólnie simów, że jak mają do czytania książkę o rodzicielstwie, co cały czas to przerywają, no po prostu Dallas jest w tym mistrzem i kilka razy już dawałam mu czytanie książki o rodzicielstwie i cały czas ją ciągle przerywa, no ja nie wiem, on się nie chce nauczyć rodzicielstwa, czy co? To mnie troszeczkę denerwuje, no ale cóż. Dobra, jak tam Magda? A, skończyłaś biegać. No dobrze, jak skończyłaś, to skończyłaś. Co mogłabyś porobić, kochana? Wszystkie sim... A nie, za chwilę twoi dwaj synowie przyjdą ze szkoły. To będziesz mogła z nimi coś porobić. Właśnie, ponagradzać je. I mamy szkolne projekty. Proszę, proszę. I Paweł i... No, w końcu. A wy się nagle w domu pojawiliście? Tylko mi się tak zdaje? No dobrze. W ogóle ja będę musiała wykombinować gdzieś miejsce, gdzie położymy te wasze szkolne projekty ukończone. Co ty masz za projekt? Wulkaniczna reakcja chemiczna. Ok. Co ja go postawię? Może tutaj, obrócę go. Chciałam jeszcze raz. O właśnie. I tu postawimy jeden projekt, a drugi projekt to jest makieta średniowiecznego zamku. Ok. A drugi postawimy sobie... No chciałam tutaj, ale dobra, się nie da. A drugi sobie postawimy... No dobra, niech stoi tutaj. Chciałabym ją ustawić w domu, więc niech na razie stoją w domu. A więc Magda, idziesz tutaj? Idziesz. To tak, najpierw tego Pawełka. Nie próbuj pocieszyć. Mam, wiesz co? Może spróbuj pocieszyć. Właśnie, może spróbuj pocieszyć. Przyjazne. Gdzie jest spróbuj pocieszyć? Spróbuj pocieszyć. Za chwilę też będziesz próbowała pocieszyć drugiego syna. Może ci się uda. A nóż? No. Będzie dobrze, synku. No, ja wiem, że dziadek zmarł, ale będzie dobrze. Tego też spróbuj pocieszyć. Nie, żadne granie. Nie żaden domek dla lalek. O, jest szczęśliwy. No, brawo. Drugiego syna masz pocieszyć. Chodź tu, drugi synu. No tak, pokojówka naprawdę będzie nas kosztować tryliony, no, za chwilę. Kto tu nam... A, dobra, ktoś nam mówi, że jest mu przykro, że nam ktoś zmarł w rodzinie. No i co, pocieszysz drugiego syna? Dobra, ty młody też tutaj podejdź już. Nie, żadne laleczki. I co? Udało się? Mamusia cię pocieszyła? Udało się? No, jak fajnie. Magdzie się udało. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Ale teraz bym chciała, byś nakazała zachęć do niedawnego... O właśnie, zachęć do dostawania dobrych ocen. Właśnie. Oczywiście, że tak. On też ma dobre oceny? Nie, tylko jeden z nich ma dobre oceny, a więc jednego tylko pochwal. I zachęcanie do dobrych ocen widzę też... Zachęcanie też zaliczyło nam już jedną rzecz, ale chciałam go nakłonić do... pracy nad szkolnym projektem. Mam nadzieję, że zacznie pracować nad własnym projektem. Gdzie ty idziesz? Mamusia cię zachęci do pracy nad projektem szkolnym. No, chodź tutaj, nie rozmawiaj już z tym. Tamtego zachęcimy do pracy nad szkolnym projektem. O, pokojówka w końcu skończyła. Zacznie pracę? No, jak ładnie. Tak, tego nie robisz. I rozłożysz? Co ty robisz? Będziesz za chwilę pomagał bratu w szkolnym projekcie. Mama, co ty robisz? A ty co, miałeś rozłożyć szkolny projekt? Dobra, zacznij pracować rzetelnie. Chyba tak nie mogę dać. Muszę najpierw sama dać, żeby zaczął pracować. Co ty robisz? Co się bawisz? Podejdź tutaj i pomożesz. Pomożesz przy projekcie szkolnym. Cała rodzina zapraszam do pomocy przy projekcie szkolnym. Ty też, Szymon. No, całą rodzinką będziecie pracować. Skorzystaj sobie najpierw, bo musisz sikła, później idziesz pomagać przy projekcie szkolnym. Oczywiście, że tak. Mamusia jest dobra z logiki, więc pewnie powinien ten projekt wyjść bardzo ładny. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamusia ma wysokie umiejętności. Chłopcy się też uczą przy okazji odpowiedzialności. Fajnie byłoby, jakbyś Szymon też się troszeczkę pouczył. Proszę, umiejętności umysłowe im rosną obu. Dziękujemy za życzenia urodzinowe, wujku. O, ciocia z wyrazami współczucia dzwoni, chociaż jej też zmarł ojciec, więc to bardzo miło, ciociu, z twojej strony. Też byłaś zawsze blisko z ojcem, więc zapraszamy. A jak tam, Szymon, idziesz? Idziesz. Pomożesz przy projekcie? Gdzieś się tutaj wciśniesz? Wciskaj się. No. I mam nadzieję, że tobie też odpowiedzialność będzie ładnie rosła i całą rodzinką wspaniały projekt zobaczycie. Wszyscy dzwonią, że jest im przykro z powodu straty, no i wszystkim chłopcom rośnie odpowiedzialność. Bardzo ładnie, za chwilę zaczniecie pracę nad drugim projektem. Się nie martwcie, nie martwcie. Jest! I jest on... Nie, nie mówcie. Jest on tylko dobry? Nie jest to wspaniałe. O, proszę. Myślałam, że że się nie udała, się udało, wywołaj reakcję chemiczną, zobaczymy. Ale... Dobra, lawa płynie, jest ok, a więc będzie co przechowywać. Dobra, teraz twój brat zacznie pracować rzetelnie nad swoim projektem. I za chwilę cała rodzina się do niego dołączy, jak zwykle. A ty gdzie idziesz? A ty gdzie? Podejdź tutaj, chyba wszystkim muszę dać podejść tutaj, bo mi się za chwilę będą rozchodzić, by się bawić domkiem. No ja nie wiem, czy się tak wszyscy nagle chcą domkiem dla lalek bawić w pokoju małych dzieci, no. I co? Zacznie pracować? Zacznie, a więc możecie pomagać. I się nikt mi tu nie wywinie. Pomóż przy projekcie. Pomóż przy... Chociaż nie, wiesz co, Dallas? Najpierw pójdzie do toalety, a później pomożesz przy projekcie. Nie ma to jak później móc korzystać z toalety w trakcie robienia projektu. A więc najpierw proszę, wszyscy pomagamy. Ten, kto musi do toalety, idzie do toalety. Magda, pomóż przy projekcie, mówiłam. Właśnie, właśnie, dobra. Dallasowi jeszcze raz zaznaczę, że później do nas podszedł. Ładnie. I widzicie, wszyscy ładnie pracujemy. Zdobyto umiejętność malowania. Proszę, tutaj kreatywne rzeczy są potrzebne. Niestety rodzice nie mają nic z kreatywności. Dziadek troszeczkę malował. Babcia była malarką. Potrzebowaliśmy by babci, ale niestety babcia nie żyje. No niestety. Sobie teraz troszeczkę też porozmawiacie, widzę. No dobrze. Troszeczkę nam tutaj odpowiedzialność wzrośnie chłopcom. Zobaczmy. Odpowiedzialność masz już bardzo wysoką, bardzo ładnie. Za chwilę też będziesz chwaliła chłopców za to, że pracują przy projektach. Zobaczmy jak tutaj. Maniery. Ale to wiecie wszystko przez co? Przez to, że mu spadły maniery za wydarzenie szkolne, no. To jednak strasznie, mówię, obniża. Obniża maniery niesamowicie. Albo to, co ma obniżyć. No ty masz tak średnie, no bo ostatnio byłeś małym dzieckiem, więc to zrozumiałe. Ale tutaj Paweł niedługo będzie odpowiedzialnym chłopcem. Naprawdę odpowiedzialnym chłopcem będzie. To fajnie, bo Magda i tak potrzebuje dziecko, które zdobędzie 3 rzeczy. I to też jest wspaniały projekcik. No bardzo ładnie. Tak, ale nic się tu niestety nie da zrobić z nim. Okej. Dallas może robić co chce, a Magda za chwilę pochwali swoich synów. Oczywiście, że tak. Zachęć do niedawnego działu, praca nad szkolnym projektem. Nawet możesz ich po kilka razy zachęcać. Zachęć, praca nad szkolnym projektem. Aha, tego tylko raz mogłaś? Dobra, i masz 5. poziom. Ładnie. Magda może teraz dawać dzieciom szlaban za złe zachowanie. To się szykuje. Jeśli preferuje bardziej bezstresowe podejście, może porozmawiać z pociechą o jej błędach i delikatnie odwieść ją od ich powtarzania. Zyskuje również dostęp do nowych opcji zaspokajania potrzeb dziecka. Okej. A jego też możesz jeszcze raz pochwalić, bo jak możesz, to byłoby fajnie. Jest, jeszcze raz możesz. No bardzo fajnie. A ty gdzie idziesz? Ty gdzie idziesz? Spać idziesz? Nie no, podejdź tutaj, za chwilę razem sobie zjecie śniadanko. Czy śniadanko, obiadek. A ty gdzie idziesz? Jak już cię mamusia pochwaliła 2 razy? Nie, za chwilę będzie znowu chwalić. Nie idź nigdzie. Co to jest? Nie rozchodzić mi się Simy. Dobra, Magda. Wszyscy mi się rozchodzą, więc za chwilę będziesz znowu ich chwalić. Ale Paweł, może najpierw nakryjesz mi do tego stołu imprezowe nakrycie, może niebieskie. Ty widzę, idziesz opłakiwać Agatę. No nie idź opłakiwać. Chłopcy usiądą sobie. Ty mógłbyś skoczyć do toalety na górę, wiesz? Bo musisz. A tutaj mamusia na dole idzie się kąpać, a więc szybko skoczysz na górę. A ty... Co ty? Usiądź sobie tutaj, nie jedz nic, nie wyjmuj nic z lodówki. Hej, za chwilę wszyscy zjedzą razem. Ciocię zaproś. Właśnie, ciocię zaproś do środka. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że zaproś ciocię do środka. My za chwilę razem zjecie śniadanko razem. Czy śniadanko? Kolację. No. Zmień strój na codzienny. Ja zapomniałam jedną rzecz zrobić. Przecież nam już niepotrzebne jest to małe krzesełko tutaj. Oczywiście, że jest niepotrzebne, no. Gro. Do wyposażenia. A stąd wyciągamy normalne krzesło. Oczywiście, że tak. Bo ty już pewnie nie nakrywasz do stołu. Niestety. Niech mi się kliknie Pawełek. Kliknie mi się, nie kliknie mi się. Nie, już nie nakrywasz do stołu, no cóż. Otwórz to do lodówki. I ile tu mamy? 3 porcje, a tego 6. No to bierzemy tost francuski. I sobie weźmiesz porcję. Twój braciszek. A twój braciszek gdzie jest? Miał skorzystać z toalety, braciszek. Co tam robi? Weź porcję. A ty miałeś... A, zmieniłeś strój. Dobra, weź porcję. Wszyscy bierzecie porcję. Ładnie sobie siadacie do jedzenia. No dobra, idź tam. Gdzieś tam mamusia sobie usiądzie tutaj. Razem z wami, sobie z wami porozmawia. Porozmawia też sobie z siostrą. Oczywiście, że tak. Ha, rachunki musisz zapłacić. Obejmij może. To Dallas, jak nie masz co tam robić nic poza opłukiwaniem członków rodziny, to opłać rachunki. 16 000. Wielkie są te rachunki. Wielkie, wielkie. Przytul siostrę. Tak, oczywiście, że tak. I chodź tutaj usiądź. Siadaj, chodź. Siadaj tu, Magda. Magduś. Dobra. Usiądź i rozmawiaj tutaj. Chodźcie. Chodźcie, panie. No i sobie porozmawiasz z dziećmi, poprawisz im humor. Poprawisz im humor. Nie wiem, czy ty znasz ciocię. No to ją przyjaźnie powitasz, jak nie znasz ciocia. Ty znasz ciocię? Znasz, jakbyś mógł nie znać cioci. Popraw humor. Paweł ma Wiem, że Paweł ma wkrótce urodziny. Niestety jeszcze tylko 2 dni będzie dzieckiem. Dobra, Robert, a ty znasz ciocię? Znasz ciocię, no bardzo dobrze. Wiecie, nie byłam pewna, czy wszyscy wszystkich znają, ale na szczęście znają. Dobrze, więc sobie porozmawiajcie, kochani. Dallas mógłby tutaj przyjść do was i też sobie z wami porozmawiać. Byłaby taka naprawdę rodzinna kolacja. O. Poprawisz też jej humor. A Magda, tutaj możesz przy stole porozmawiać. A co ty robisz? Co ty, Simie, kochany, robisz? Zachęć do przyjaznych interakcji. Tak, a ty co? Co ty robisz tam? Zachęć do niedawnego udziału w projektach szkolnych. Tak. Co ty, Robert? No. Zjedz to. Jedz, a nie idziesz na kosza. No mówiłam, on się strasznie rozprasza. No nawet zjeść nie może Robert normalnie, no. A ty ich wszystkich teraz chwalisz, tak? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie ich chwalisz. No i właśnie chciałam wejść do tego wyższego poziomu. Zachęć też do udziału w projektach szkolnych, bo tutaj trzeba odrabiać z dziećmi. O, masz już zaliczone? Na poczet tobie zaliczyło, jak z chłopcami odrabiałaś lekcję? To bardzo fajnie. Miej dziecko ze skłonnością, właśnie. A więc za chwilę i tak będziesz pomagała synkowi w odrabianiu lekcji, bo on musi wejść w ten poziom skłonności wyższym. Już jest niedaleko, już jest tuż, tuż. Dobra, to chłopie, to może idź na górę, póki mama wszystkich chwali. Sobie pójdziesz się wykąpać. To możemy schować do lodówki, bo już wszyscy co mieli to zjedli. Idź się wykąpać, ty sobie... A, ty chciałbyś iść pójść spać, co nie? Najpierw sobie podnieść zabawę, proszę, a ty jesteś zmęczony. Najadłeś się. Dobra, jesteś zmęczony. Cały dzień dzisiaj jesteś zmęczony, wiesz? Idź spać po prostu, idź spać. I oczywiście, że nie zjadł. Ach, dobra. Sprzątnij. A, miałam tobie dać, żebyś sprzątnął brudne talerze. No dobra. Magda sobie może chwilę porozmawiać z Natalią, a za chwilę będzie pomagała synkowi w odrabianiu lekcji. Okaż podziw. No. No. I bardzo dobrze. Będziemy tylko obserwować, kiedy Paweł skończy się kąpać. Pozostali jego bracia za chwilę i tak idą spać. 4. poziom. Tu musisz malować obrazki, co nie? No właśnie, obrazeczki. Dobra, później idziesz spać. Chciałam tylko, żebyś troszeczkę sobie zabawę podniósł, kochany. Dobra. A ty co? A ty niby, że spać chcesz iść. Usiądź. Usiądź tutaj i będziesz odrabiał lekcje, kochany. Lekcje, lekcje. Mamusia podejdzie też sobie tutaj. Dallas idzie spać. No dobra. Śpi. Śpi, śpi. Wszyscy inni idą spać, ale Magda za chwilę pomoże temu najstarszemu w odrobieniu lekcji. Pomóż w odrobieniu lekcji. Co jest? Dziwne światło, znowu dziwne światło. Ona ma pecha do tego dziwnego światła, wiecie? Już drugi raz będzie porwana. to ojciec pomoże w odrabianiu lekcji. Magda! Drugi raz ten sam sim, za pierwszym razem co, nie wystarczyło? Kosmici, nie wystarczyło wam raz, że Magda była przez was porwana? Naprawdę raz nie wystarczyło. Już teraz drugi raz porwana. No i w takiej chwili, no. Widzicie, drugi raz. Porwana drugi raz. Bo wcześniej to też chyba była Magda, co nie? Mi się wydaje, bo się bałam, że może zajdzie w ciążę kosmiczną. Pisaliście w komentarzach, że kobiety nie zachodzą w ciążę po takim porwaniu. Niektórzy pisali, że rzadziej zachodzą kobiety w takie ciąże kosmiczne. Nie wiem, czy to jest prawda, że kobiety nie zachodzą. Wydaje mi się, że mogą zajść, ale to też może być prawda, że rzadziej niż faceci zachodzą. Dobra, sobie podrabiaj. Jeszcze lekcje, jeszcze to ojciec sobie też pomoże przy tym dodatkowym zaliczeniu, powiedzmy, bo nie uzyskałeś wysokiego poziomu odpowiedzialności, więc zyskaj odpowiedzialność, kochany, i ja chcę sprawdzić, jak to będzie Magda wyglądać, jak wróci znowu. A nie wiem, co sobie kosmici ją sobie upodobali, czy co? Co to jest? Co to jest? Wcześniej całe Legacy Challenge nie było ani jednego porwania. A teraz mamy drugie porwanie. No co za odcinek. Śmierć, urodziny i porwanie. Niesamowite. Dobra, ja powoli muszę kończyć ten odcinek, a więc byłoby fajnie, jakbyś skoczył z tą odpowiedzialnością na wysoki poziom. Ach, 7. poziom. To też ci się przyda. To też. Do szkoły, bo musisz zdobyć 6 w szkole i przygotować 3 eliksiry emocji. I może tobie się to udać. Tylko jeszcze byłoby fajnie, jakbyś uzyskał 6 w szkole. To byłoby naprawdę dobrze. Dobra, jak i co z tą odpowiedzialnością? Rośnie tobie, czy nie? Natalia sobie idzie. Okej. I co, odpowiedzialność? Dobra, 3. poziom umiejętności wychowawczych tobie się na pewno przyda. Jest, ma dodatkowe zaliczenie i kwalifikuje się, by przypisać mu cechę odpowiedzialnej. To jest najważniejsze dla Magdy, że on się kwalifikuje. A więc teraz musi jeszcze sobie podnieść tylko poziom umiejętności wychowawczych, a jak ma tam wysoko te umiejętności wychowawcze? W połowie, a więc okej, dobra, teraz możesz iść spać. Dallas, i ty też możesz iść spać, a więc oboje odwaliście kawał dobrej roboty. Podoba mi się to biureczko, no jest takie małe i zobaczcie, akurat tutaj w ten kącik pasu, jakbym miała im tu duże biurko wstawiać, to po prostu nie byłoby na nie miejsca. Takie malutkie biureczko, widzicie, idealnie. Dobra, co ty mu jeszcze tłumaczysz, Dallas? Idź spać, on przecież już śpi. Dallas! On już śpi, on już cię nie słucha. Pożegnaj. No Natalia już też dawno poszła, no. Pominąłeś to. A ty co, śpisz? Halo, 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 on śpi. Gro. No cóż, gra nie zauważyła, że Sim śpi. Wróciłaś, tak? Jak się czujesz, kochana? Wróciłaś? Jest ok? Wiara, nic tak nie psuje krwi jak porwanie na pokład statku kosmitów. Ostatnio byłaś chyba zdezorientowana, co nie? A teraz jesteś zła, bo teraz już jesteś drugi raz tam byłaś. Jesteś zła, że cię drugi raz porwali, co nie? A miałaś synkowi pomóc w odrabianiu lekcji. Jesteś zła na nich, że ci tę możliwość odebrali, co nie? Ja też byłabym zła. Oczywiście, że tak. Każdy byłby. Dobra, idź spać, kochana. A ja na dzisiaj skończę ten odcinek. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie. Ja myślę, że pomiędzy tym a następnym odcinkiem sobie troszeczkę pogram, a więc żebyśmy byli może troszeczkę bliżej urodzin Pawełka. Może też w następnym odcinku już zobaczycie te urodziny Pawła. Ile on tam ma do tych urodzin? 2 dni nadal? Nie, już 1 dzień. A więc postaram się tak, żeby może w następnym odcinku już były urodziny Pawła. A więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!